Sławek Jastrzębowski, witam Państwa w programie Więc Jak. Naszym dzisiejszym gościem jest Rafał Trzaskowski, Platforma Obywatelska, były wiceminister spraw zagranicznych, europoseł. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Czy Pan jest ludzkim Panem, proszę Pana? I to jest taka mała prowokacyjka Jastrzębowskiego. Tak. To czuję od razu. Czuję Pan to. To jest dosyć ale ryzykowne. Siedzi Pan jak Pan, proszę Pana, siedzimy w tych fotelach. Zdecydowanie. Siedzimy. To jest takie trochę ryzykowne, no bo jak nie Pan, to kto? No właśnie. To jak dziad. Ktoś zna zaśpiewki piłkarskie, to... Albo Pany, albo ta dziady, albo gorzej. Ta alternatywa jest nie najlepsza. No właśnie. Naprawdę. Jest Pan ludzkim Panem, czy nie? Wie pan, do czego pije? Ja jestem bardzo spokojny i to trzeba pytać oczywiście moich współpracowników, jak się ze mną pracuje. Natomiast nigdy w życiu bym nie używał tego języka, no bo on dzieli. I trochę tak prezesowi Kaczyńskiemu to chyba z podświadomości uciekło takie poczucie, taki lekki kompleks wyższości, że to on jest tym prawdziwym chrześcijaninem, tym prawdziwym... Kompleks wyższości? No tak. Niższość jest kompleksem. Tak, właśnie dlatego mówię wyższości. Że on jest tym prawdziwym szlachcicem, że to... A nie miał pan wrażenia, że on został sprowokowany po prostu? Bo tam ludzkie pany... Został, tylko że polityk musi panować. Tylko musi panować. A to wy? No oczywiście, że mnie, no. Kto inny? Wina Tuska i 8 lat. Natomiast no, polityk musi panować nad swoimi emocjami, bo wiadomo, że jeżeli powie coś takiego, no to będzie to użyte przeciwko niemu, no bo to jest dzielenie, prawda? To my jesteśmy pany, no pytanie, a reszta to kto? Słabo to jest odbierane. I to jest w pewnym sensie, to mu się uwolniło się Jarosławowi Kaczyńskiemu to trochę z podświadomości. To takie poczucie, że jest ta fosa i że on jest tym lepszym. A nie ma pan, panie ministrze, wrażenia, że to jest mimo wszystko takie trochę płaskie, płytkie i powierzchowne, nie tylko z waszej strony, że, bo media oczywiście też to podchwyciły, czyli to jest też kamyczek do mojego ogródka, że wy jako opozycja zajmujecie się właśnie czymś takim powierzchownym, czyli tym sformułowaniem, nie czymś głębszym, tylko o, powiedział, ludzkie pany, to znaczy, już tam widział pan, pojawiły się nawet jakieś jakieś idiotyczne analizy, że to jest nawiązanie do nazizmu. Ludzkie pany to Polacy, Lachy. Zdecydowanie wyolbrzymione. Natomiast dlaczego wy się tym zajmujecie? Prawda jest taka, no, panu nie muszę tego tłumaczyć. Bo jestem tabloidą. Ale taka jest natura mediów dzisiaj, że jest to pewien symbol. To znaczy to, że Jarosław Kaczyński to powiedział, to jest to w pewnym sensie symboliczne, to jego, jego dzielenie Polaków, mówienie, że to my jesteśmy ci, którzy są posiadaczami prawdziwej prawdy, żeby było jasne, że specjalnie wszystko jest dla nich prawdziwe, prawdziwa wiara, prawdziwa prawda, prawdziwy patriotyzm, a ci inni to są postkomuniści, ci inni to jest gorszy sort, no Jarosław Kaczyński to robi. I to jest w pewnym sensie symboliczne. Natomiast faktem, zgadzam się, że nie należy się temu poświęcać jakichś analiz i dyskutować o tym przez najbliższe 3 dni. Ale ja pamiętam, jak Tusk powiedział o moherach, pamiętam to. I też to żyło swoje życie. Trzeba uważać. No dlatego mówię, polityk musi uważać, bo jeżeli powie coś takiego, to wiadomo, że to będzie wykorzystane przeciwko niemu, zwłaszcza jeżeli to jest symptomatyczne. A dla Jarosława Kaczyńskiego to dzielenie Polaków na różne kasty i mówienie, my jesteśmy prawdziwi, a wy jesteście zdrajcy, my jesteśmy posiadaczami prawdy, a wy jesteście oszukani, wy jesteście postkomuniści. No Jarosław Kaczyński to robi za każdym razem. Wczoraj też to zresztą zrobił. I to dosyć śmiesznie brzmi, jak on wita się z Piotrowiczem, który się tam do niego wychyla i 3 minuty później mówi, wy wszyscy jesteście postkomuniści. Ludzie, którzy w moim wieku, albo ludzie, no jak się popatrzy na ławę Platformy Obywatelskiej. Ale pan wierzy w nawrócenie, że człowiek może się nawrócić. No Jarosław Kaczyński będzie miał chyba problem. Ale że Piotrowicz może się nawrócić. Nie, że on znaczy, się mógł nawrócić, symbolem, że może już się nawrócił. Piotrowicz jest dla mnie symbolem tej najgorszej hipokryzji. No bo jeżeli ktoś dopuszcza, że chce współpracować z takimi ludźmi, ja to dopuszczam, okej, ale to wtedy niech nie mówi, że inni to postkomuniści, niech nie zabiera pieniędzy ludziom, którzy chociaż jeden dzień przepracowali w poprzednim systemie. To jest po prostu czysta hipokryzja. Ale ta wczorajsza dysputa dotyczyła sprawy bardzo poważnej, bo dotyczyła marszałka Kuchcińskiego, czyli drugiej osoby w państwie. I wy nie chcieliście, żeby ten marszałek był tym marszałkiem, a przecież wiedzieliście oczywiście, że on i tak będzie. I no pan, tak, pan mi teraz powie, że pan musi to robić, bo to jest dawanie sygnału opinii publicznej, że jednak tego nie akceptujecie. Tak? No, za to lubię pana redaktora, że pan odpowiedział na zadane przez siebie pytanie. Ale ma pan rację, tylko że to jest na tej zasadzie nie mamy większości. I wiemy o tym. Na tej zasadzie opozycja mogła. Nawet nie macie równości z tym. Równości to jest właśnie problem marszałka Kuchcińskiego. Natomiast prawda jest taka, że w tym momencie opozycja mogła powiedzieć, to nic nie będziemy robić, bo nie mamy szansy wygrać żadnego głosowania. Natomiast jest to pewna demonstracja. Nie ma zgody na marszałka, który traktuje nierówno w taki sposób posłów opozycji, nie dopuszcza ich do głosu, nie daje im zadawać pytań, wyklucza bez żadnego powodu posłów. I co więcej, nie jest kompletnie nie jest samodzielny. To jest największa
największy problem marszałka Kuchcińskiego. Ale pan, co mi się wydaje, że wy go jeszcze zradykalizowaliście. Bo on teraz mówi tak, za bardzo im popuściłem. Byłem zbyt tolerancyjny w stosunku do tych szczerbów. Tylko panie redaktorze, tylko jak nie reagować na to? To znaczy, jeżeli jest osoba, druga osoba, jak pan słusznie powiedział, w państwie, która w momencie, i tu się chyba wszyscy zgodzimy, niezależnie od polityki, że po pierwsze poniosły go emocje, nie kontrolował tego, co się działo w Sejmie. A Szczerby nie poniosły emocje? Ale tak zupełnie szczerze. Tak, no to było widać. Znaczy nie było żadnego powodu do wykluczenia posła Szczerby i nawet posłowie PiS-u to przyznają. Ale czy Szczerby poniosły emocje? Nie, bo Szczerba wyszedł i powiedział, kochany panie marszałku, i mówił o poprawce. Natomiast to nawet posłowie PiS-u przyznają, że marszałka Kuchcińskiego poniosły emocje. Ale co więcej, no w momencie, kiedy już wywołał ten kryzys, czy był współodpowiedzialny za ten kryzys, to nagle zniknął. I kryzys za niego rozwiązywał marszałek Senatu, co było pewnego rodzaju kuriozum. Czyli krótko mówiąc, bo marszałek Senatu jest bardziej koncyliacyjny. Marszałek Senatu, pan Karczewski. Nie wiem, czy z czego wynikał ten wybór, ale przyzna pan, że to jest dziwne, jeżeli ktoś jest współodpowiedzialny, i to się chyba wszyscy zgodzimy, niezależnie od kolorów partyjnych, że marszałek Kuchciński miał swój udział w tym kryzysie. No to później może druga osoba w państwie powinna go chyba raczej rozwiązać. Może nie jest tak dobrym negocjatorem jak Karczewski. No to marszałek Sejmu powinien być dobrym negocjatorem, powinien panować nad emocjami, powinien znać regulamin, a po drugie powinien dbać o to, żeby była pewna równowaga. To, że marszałek jest z partii rządzącej, to jest jasne. Natomiast no nie może być tak, że nigdy nie upomina, bo nigdy nie zdarzyło mu się to. Marszałkowi Terleckiemu się to zdarzyło, nawet marszałkowi Brudzińskiemu się to zdarzyło upomnieć swoich własnych posłów. Marszałek Kuchciński nigdy nie upomina posłów PiS-u, upomina tylko opozycję, i to w sposób absolutnie niesprawiedliwy. I tak jak mówię, ucina możliwość odpowiedzi, nie pozwala na zadawanie czasami pytań. No nie da się w ten sposób współpracować w Sejmie. My wiemy, że jesteśmy opozycją, wiemy, że to Prawo i Sprawiedliwość ma większość, ale my też mamy swoje prawa i nie pozwolimy na to, żeby one były deptane. I marszałek Kuchciński, który podobno, bo tak mówiła zarówno Kidawa-Błońska, jak i Grzegorz Schetyna, był bardzo koncyliacyjnym człowiekiem, jak był wicemarszałkiem, dało się z nim współpracować, stracił całkowicie nasze zaufanie. Nie jest osobą, którą można uważać za osobę, która czasami chociaż potrafi stanąć ponad politycznym sporem. A nie ma pan wrażenia, że zajmujemy się w Sejmie sprawami, które mają drugorzędne znaczenie? No, no nie, bo, dlatego, tak, że... Bo, ale to jest tylko... Obywatele czekają na zmianę prawa. Zgoda, czekają tylko, na to, żeby to się lepiej żyło. Tylko proszę zobaczyć, bo rozmawiamy o Kuchcińskim, który stracił nasze zaufanie. Ale dlaczego on stracił nasze zaufanie? Co było takim momentem przełomowym? No właśnie to, że budżet, najważniejszą ustawę w tym państwie, i głosowanie na temat wycinki drzew, to, co dotyczy większości Polaków... O wycince za chwilę. Właśnie. Te dwie kontrowersyjne decyzje marszałek pozwolił podjąć na sali kolumnowej, na czymś, co tak naprawdę było prywatnym spotkaniem Prawa i Sprawiedliwości. Ale do sporu, nie zapanował nad tym. Ale do sporu doszło przed tym. Zanim no zgadza się, tylko że tak ważne decyzje dla obywatela w tej chwili no, nie mają legitymizacji, dlatego że są podważane przez bardzo wielu ekspertów, przez całą opozycję. Nie wiadomo, czy była większość na tej sali. Okazało się, że jeden z posłów PiS-u mówił, że on głosował przeciwko wycince drzew, a w tym takim sporządzonym na kolanie protokole nie ma ani jednego sprzeciwu. Może miał za krótką rączkę, bo tam no się... Ale wie pan, ja tam wszedłem na moment i widziałem, jaki tam był bałagan. Tego się naprawdę nie dało policzyć. A mówiliście niektórzy, akurat nie pan, że tam was nie było nie, wcale. Ale nie, bo to... A potem pokazali filmy, że byliście. Nie, ale to też trzeba jasno pokazać. Na początku nas nie wpuszczano i są filmy, gdzie nas blokuje Straż Marszałkowska, a potem przecież myśmy od samego początku mówili, że byliśmy tam, bo w każdym protokole jest to, jak żeśmy krzyczeli, ja krzyczałem osobiście, idźcie sobie na Nowogrodzką. No krzyczał pan w ten sposób, tak. Podejmować decyzję. Proszę pana, pan taki spokojny, zrównoważony, dobrze wychowany i krzyczy pan, idźcie sobie na Nowogrodzką. No tak, no bo jak widzę po prostu pana, taką co się hucpę, dzieje z panem? Nie, jak widzę taką hucpę, to nawet mnie ponoszą emocje. No wchodzę tam, nie da się nas, nie dopuszcza się posłów opozycji do zadawania pytań. Jest totalny chaos. Widać, że nikt nie jest w stanie policzyć tych głosów i w tych warunkach głosuje się budżet państwa. No i właśnie decyzję dotyczącą wycinki drzew. No po prostu ręce opadają i wtedy rzeczywiście człowieka ponoszą emocje.